Odkrywamy dziś nowy Lumpex, angielski miks, który znajduje się za mną. Jestem w Warszawie, dokładny adres do Lumpexu znajdziecie w opisie. Mam chrapkę na nowy Lumpex. Mega mam ochotę poszukać w nowym miejscu różnych perełek, także zapraszam do oglądania. Pierwsze przeglądanie, dopiero co weszłam. Tu mam taką samą sukienkę. Moja sukienka to jest rozmiar XS, ja mam XS. Dokładnie tą samą i kupiłam ją normalnie w Mojito w sklepie. Znalazłam właśnie sukienkę z Asosa. Bardzo lubię sukienki z Asosa, one są zwykle ładne. To jest jakaś stara kolekcja, widać, ale mam dużo fajnych rzeczy z Asosa i ze strony internetowej normalnie i też z Lumpexów, bo rzeczy Asosa w Lumpexach również często można znaleźć. Wow, jaką znalazłam kieckę z Zara. Tak piękna, ja kocham takie hiszpanki. Oh my god, to jest niby rozmiar 34, jakby to było na mnie dobre. To oszaleję, byleby zamek działał. Nie, no chyba będzie, bo widzę, że jest odpięty, ale myślę, że będzie. No przepiękna. Mega. Znalazłam ładny strój, ale nie wiem, czy rozmiarowo będzie dobry, a nie widzę nigdzie żadnej metki. Dobra, trzeba przymierzyć, chyba wychodzi na to, ale oprócz tego stroju... Czy nie jest dwustronny? Możliwe, że jest dwustronny. Właśnie też się zastanawiałam. No i faktycznie on jest dwustronny. Nie, nie będzie dwustronny, bo zobacz, tutaj są paski, a tutaj dalej idzie taki, więc jest jednostronny. Jedno, ale ma bardzo ładne kolory. I oprócz tego taka kiecka. Znowu po prostu oszalałam, przepiękna, to jest H&M akurat, to jest również XS, no prześliczna. My teraz jedziemy do Włoch i byłaby naprawdę mega, zresztą ta też, jakbyśmy poszli na jakąś romantyczną kolację włoską, kapelusz do tego, pięknie. To duży, ale taki fajny garniak, spodnie i marynarka, mega fajny komplet, cool. Kolejna śliczna bluzeczka, hiszpanka, taka elegancka. Ona ma takie, zobaczcie, tutaj wykończenia na rękawkach. I w ogóle mi się skojarzyło właśnie takie, taki jacht, właśnie gdzie jest wszystko granatowo-białe. I taki kapelusik jeszcze tak na głowę, idealnie. No, pięknie, tylko białe spodenki, miany na przykład. No, przymierzę, przymierzę. Znalazłam taki strój i się zastanawiam, okej, czy nie okej, przymierzać? To nie mój styl, dlatego takie mam zastanowienie, chwila zastanowienia, bo gdyby był taki brązowy, to bym go na pewno przymierzyła, ale nie wiem. Nie, jednak nie. Pewnie się będę czuła zbyt strokato, ale bardzo ładny, warto uwagi. Ten taki jest taki piękny, idealny. Słuchajcie, w takim kartonie tutaj grzebałam i czasami jest tak, że wiecie, w tych kartonach to za bardzo nie chce się przeglądać, tylko tam trzeba grzebać, tam mnóstwo szmat, jakiś chust i innych rzeczy i wyrwałam na dnie takiego kubła. Taki strój kąpielowy, mój rozmiar. Boże, żeby był dobry, jaki piękny, no przecudowny. Będę płakać z radości. Jestem już w przymierzalni i będziemy teraz przymierzać to wszystko. Jestem mega podekscytowana, bo pani, która zapytała nas, właścicielka, ekspedientka, która zapytała nas, czy nagrywamy, powiedziała, że akurat przyszliśmy na dzień, w którym jest wszystko poprzebierane, żebyśmy przyjechali na dzień dostawy. Faktycznie jest dość mocno poprzebierane. Dużo zostało takich średnich rzeczy, ale zobaczcie, nawet z tych średnich rzeczy udało mi się dorwać tyle perełek, mam nadzieję, dobrych na mnie. A oprócz tego, co wam chciałam powiedzieć, to, co mam na sobie dzisiaj 100% look jest z Lumpexu, naprawdę. Ta koszula, zresztą zapraszam was też na moje Vinted od razu, bo będzie wystawiona, jest wystawiona na Vinted, więc możecie sobie ją nabyć. Ona jest, co prawda, rozmiar 32 z metki, ale bez problemu na 34. Zobaczcie, ona jest luźniutka, zresztą jak tutaj wyciągnę, to zobaczycie, ile tutaj jest miejsca. Ja sobie tak właśnie w ten sposób włożyłam do środka. Spodenki mam z Lumpexu, one są już bardzo stare, ja je od wielu lat noszę. One są takie klasyczne, właśnie ze względu na to, że mega i dużo używam, no to nie oddaję. A pasek kupiłam bodajże na Litwie, też w Lumpexie, w Kownie. I bluzka, pasek, spodnie i sandałki są z Lumpexu. A nawet plecak, który mam dzisiaj ze sobą, bierzemy się za przymierzanie. Pierwsza rzecz to taka sukienka satynowa. Przyznam, że już zawołałam Daniela, żeby poradzić się, czy dobrze w niej wyglądam, bo mam mieszane uczucia. W sumie to bardzo mi się podoba, ale taka jestem błyszcząca w niej, że jak nie ja, jak nie ja. Ale powiedział, że super, więc posłucham męża. Zobaczcie, jakie ona ma piękne wycięcie na plecach. Tutaj ten przód, iście księżniczkowacy, naprawdę tak, no, czuję się, jakbym miała teraz tak, jak Ruszponka, która by miała spuścić swoje włosy z wieży, żeby ją uratować. Jejciu. Wow. Oh my god! Wow! Jaka kiecka, zobaczcie! Nie no, jestem zachwycona, ona jest idealna.
Co prawda nie do tych butów, no bo najlepiej do wysokich. Nie do tego stanika schowałam sobie ramionczka. Tutaj jest delikatnie podarta. Zobaczcie, tutaj takie mikro jakieś uszkodzenie, ale mi to totalnie nie przeszkadza, bo ona jest tak piękna. Ja sobie to zreperuję w 3 sekundy w domu. A naprawdę całość to jest totalny sztos. No po prostu czuję się jak milion dolarów, no coś pięknego. Tak kobieca, tak elegancka, tak wykwintna. Nie mam słów. Czas na stroje, bo została mi tylko bluzka jeszcze, ale do niej już założę swoje spodenki. No tutaj założyłam ten strój na swoją bieliznę i oszalałam. On jest idealny. On jest, no tutaj nie ułożyłam sobie tył, ale on jest idealny. Nie mam słów, jest przepiękny, no po prostu jest wspaniały. Biorę wszystko jak do tej pory, co przymierzyłam. Ten mi się podoba już dużo mniej, w sensie jest spoko, jest ładny, dobrze nawet leży, ale nie czuję się w ogóle w nim, więc nie ma co na siłę brać. Ostatnia rzecz przed nami. I mamy bluzeczkę, która ogólnie mi się bardzo podoba, ale nie wiem, mam takie mieszane uczucia, czy ją brać, czy nie. W sensie czuję się jak trochę w worku, może gdybym miała jakiś brzuszek do zakrycia albo coś, to na pewno by mnie przekonała, bo wygląda bardzo ładnie i no tutaj można dużo sobie pokamuflować, ale czy dla mnie konkretnie? Dajcie znać w komentarzu, czy powinnam ją brać, a ja zaraz zdecyduję i zobaczymy, czy jesteśmy zgodni. 19 lipca jest tutaj najświeższa dostawa, także jeżeli ktoś z Was będzie miał ochotę się skusić, to powołajcie się na mnie, Pani. Na pewno będzie tutaj bardzo miło, ponieważ przedstawiłam jej mój kanał, zasubskrybowała, więc będzie oglądać również ten film. Serdecznie pozdrawiam. Ja jestem zachwycona moimi zakupami. Ostatecznie kupiłam 3 rzeczy, nie zdecydowałam się na tą ostatnią bluzkę, chociaż w sumie podobała mi się, ale tutaj mąż zdecydował. Sprawdziłam cenę jej, wyniosłaby mnie 5 zł. Totalnie zakochana jestem w tej czerwonej, ołówkowej hiszpance, totalnie skradła moje serce. To jest jeden z takich właśnie najlepszych nabytków mojej szafy lumpeksowych. Może nie pod względem markowym, bo to jest Zara, nie jest to jakaś supermarka. Także chociażby dla niej już warto było się tutaj udać. Będę nosić z przyjemnością i wspominać to miejsce. Przypominam Wam o tej bluzce na moim Vinted i też zapraszam do obserwacji mojego konta na Instagramie, ponieważ tam te rzeczy, które wystawiam na Vinted, udostępniam jako pierwsze. Więc żeby Wam nikt nic nie zwinął, nie sprątnął pod nosa, to warto mnie zaobserwować, a tymczasem jak zawsze subskrybujcie, dobre wibracje, całujcie tych, których kochacie i podążajcie za życiem, którego pragniecie. Do następnego!